Hej, cześć, witam Ciebie na moim kanale i z nowym filmikiem. Pomyślałam sobie, że wgram krótki filmik, wpadnę, ponieważ tak, mam nowe karty i mam nowe, właśnie przyszły, mam nowe wiatraczki, tak, zanim one trafią w ogródku do ziemi, to potem będą brudne i będę je przynosiła, także teraz jest dobry moment. Jesteś nowy Ty, jestem nowa ja, zaczynamy, a temat taki po prostu... Od razu pod wpływem chwili pomyślałam, czy on Ciebie chce, czy ona Ciebie chce, dobrze? I po prostu wybierzcie sobie wiatraczek, który Was przyciąga, który Wam kojarzy się z Twoją osobą. Ja potasuję dla nas karty. Mówię dla nas, bo ja też sobie razem z Tobą coś wybiorę. Także aniołki, ja daję Wam spokoju przez około minutkę na ten czas, kiedy ja dobrze roztasuję karty, a Wy się zdecydujcie tutaj między tymi trzema opcjami wiatraczkami. Karty gotowe, kochani, nie odliczałam dokładnie, ale wypadła i mówi, że jest gotowa. Zaczniemy sobie, kochani, od tego przepięknego pierwszego, tak? Ja wyciągam dla Ciebie karty. Ja sobie wybiorę, myślę, że ten. Chociaż wszystkie są super, ale myślę, że ten. Wybiorę karty dla Ciebie. Czy ta osoba, o której teraz pomyślałeś lub pomyślałaś, chce z Tobą być? Trzy karty bierzemy oczywiście. Czy ta osoba chce z Tobą być? Jakie śliczne karty są, to są po prostu niesamowite. Czekajcie, że ja troszeczkę je przesunę, chciała, żebyście zobaczyli od dołu, co jest. Macie dziesiątkę. Dziesiątka maszrumów. Zobaczcie, dziesiątka grzybków przepięknych. Muchomorków. Muchomorków, kochani. Od dołu jest. Pytanie jest, czy ta osoba z Tobą chce być? Myślę, że tak i od razu Ci powiem, że tak, chociaż cierpi. I teraz tak, powiem, dlaczego ja tak uważam. Ponieważ pierwsza karta, która nam tu mówi zafascynowania, można by było powiedzieć zakochania, podkochania się, tak? To znaczy ktoś o kimś naprawdę bardzo intensywnie myśli. Teraz w tym momencie, ponieważ jest zauroczony, ponieważ coś czuje, tak? Ponieważ chce czegoś z daną osobą. I teraz, tutaj patrząc na te karty, to ja bym powiedziała, że może jest tak, że nie za bardzo ta osoba wie, co Ty myślisz na ten moment, albo między Wami była kłótnia, ponieważ mamy tutaj następną trójkę mieczy. Ale skupmy się, kochani, na początku na tej pierwszej karcie. Ta karta pokazana jest, że symbolizuje tak jakby coś nowego, tak? Jakąś wiadomość miłosną, którą by ktoś chciał wysłać w jakimś kierunku. To znaczy, zakochanie musi być, tak? Musi być sympatia, bez dwóch zdań. Sama ta karta już mówi, no nie? Zobacz, jaka jest poza tej osoby, tego mężczyzny królika, tak? Jelenio królika stoi i chce coś wyrazić całym sobą, tak? To jest wyzwanie, właśnie. Ta karta pokazuje też jakieś SMS-y, spontaniczne działania. Ta osoba tak naprawdę jest bardzo nieśmiała, wrażliwa, jeśli chodzi o tą właśnie konkretną sytuację z Tobą. Też może pokazywać jakąś przygodę. Ta osoba chce wejść w jakąś przygodę, ewentualnie flirt z Tobą. To znaczy, można powiedzieć, że chce, tak? Już teraz pytamy, czy chce być, tak. Na początku to by było coś takiego lekkiego, tak? Że dziewczyna, chłopak zakochuje się w sobie. No i teraz nie mówimy, ja dziewczyna, chłopak mówię w cudzysłowie, bo to może być oczywiście mężczyzna, kobieta. Niektórzy, jeżeli siebie chętnie nazywa starsza pani, starszy pan. Ja pewnie bym miała 80, też bym mówiła dziewczyna, ale każdy sobie tam weźmie. Ja mówię w cudzysłowie dziewczyna, tak? Zakochuje się w sobie. Chłopak, dziewczyna zakochuje się w sobie. Fascynacja jest, no i właśnie, teraz będzie ciąg dalszy. Może to być dopiero świeże, a może to już po prostu w Was długo być. Nie pozwoliliście, żeby przeszło to na wyższy, na przykład etap. Dlatego to jest taka energia jeszcze taka niska, no nie? Ale jest, kochani, jest. Co troszeczkę jest niepokojące, to właśnie w trójce mieczy. Tak się zastanawiam, czy tutaj musiało być tak, że ktoś kogoś zranił słowem. Tu jest w tej karcie... Czuję, kochani, bardzo coś takiego, takie rozczarowanie, dosłownie. Czyjeś rozczarowanie, że ta druga osoba nie zachowała się, nie powiedziała, nie dotrzymała słowa, czegoś nie zrobiła. I to jest taki właśnie smutek.
A dla mnie zawsze przy tej karcie bardziej rozczarowanie. Zobacz, te ptaki odlatują z tego miejsca, tak? One pierwszły, tutaj musiało wejść na dany kamień, żeby odfrunąć. Zawsze jak patrzę na tę kartę, nie wiem, czy autor to miał na myśli, malując tę kartę, ale ja tak czuję tę kartę, że ptaki te już są daleko, a ten nie może odfrunąć. Nogi mu się przyczepiły do tego. Tak jakby coś go trzymało, nie? I to jest taka trójka mieczy. Jakby się chciało coś zrobić, na przykład się pogodzić, zrobić ruch, gest, ale coś trzyma. Coś. A te coś to przeważnie jest ból. Ból czegoś, zostawienia, ból jakikolwiek. Ta karta często pokazuje właśnie jakieś rozczarowanie, zranienie. Czasami może być przez zdradę. Na przykład wyobraźcie sobie jako to trójkę kielichów, chociaż to jest trójka mieczy, ale wyobraźcie sobie, że jest trójkącik. Są te trzy czaple, tak? Dwie ofrunęły, mogły ją zdradzić w ten sposób, że nie wróciły po nią, tak? Pofrunęły sobie same i mają sobie funny time same, a ta została. Można w ten sposób też tak zinterpretować. Myślę, że to jakieś bynajmniej jest to przeżycie smutku tej osoby. Przez separację, może być przez rozłąkę z tobą, przez rozstanie. Też ta karta może mówić o poczuciu takim winy, ale krzywdy, ale raczej ze strony tej drugiej osoby właśnie. O to chodzi, tak jakbyśmy obwiniali kogoś, tak? Że jesteśmy zranieni, czujemy krzywdę, bolesną, jakaś była bolesna kłótnia, ale bardziej obwiniamy tu drugą osobę niż siebie tutaj w tej karcie. Sympatia jest, okej, żal jest. Nazwijmy to żalem. Nazwijmy to żalem. Kochani, tutaj jeszcze przy tej karcie, co my byśmy mogli powiedzieć, żeby do tego pytania takiego jakby, jak teraz pytamy, czy on chce z tobą być, bo to dość takie ważne pytanie, no nie? Istotne, to musimy wszystko wyłapać to, co jak najbardziej tak, żeby się trzymało kupy, myślę. Żeby właśnie tej kupy się trzymały, tu my mamy to szóstkę mieczy, tak się zastanawiam tu, jak tu dołączyć? Niby, że to fajne jest, tak samo będzie, łabędzie zawsze wybierają partnera, to wybierają tego partnera na długo, na całe życie. Nie zmieniają tak jak ludzi. Ale też widzicie, ach, widzicie, fajne. O, tak się spróbowałam znaleźć sens tej karty. Dlaczego? Szóstka mieczy. Skąd tu musi być coś smutnego, skoro są łabędzie, dziedziusie? Ale dopiero zobaczyłam lisa, wy też widzicie? Tu stoi lis. I dlaczego oni muszą odejść z tego miejsca, odpłynąć? Ponieważ czują niebezpieczeństwo. Aha, widzicie? Martwią się o swoje młode z pewnością. Dlatego niestety ojciec mówi do matki. Ojciec mówi do matki. Bierz maluchy i spadamy stąd. Musimy znaleźć inne miejsca. To jest w cudzysłowie. To jest taka karta, szóstka mieczy, pokazane właśnie milczenie często. Bo oni, widzisz, w milczeniu miną. Tak jakby płyną, tak? One nie dyskutują, nie mają dzióbków otwartych, tylko jakby się porozumiewały wzrokiem, tak przyczuciem, by na nią patrzył, weź tych małych, musimy, widzisz, przykro mi. Właśnie coś takiego, czujecie to? W takim milczeniu, ucieczka, zmiana miejsca skądś, gdzieś, gdzie czujemy, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Mamy nadzieję, nigdy nie wiemy, płyniemy w nieznane, tak? I tutaj, kochani, cały czas, czy ta osoba chce z tobą być, to bym powiedziała przy dziesiątce monet, takiej pełni szczęścia, uturowanej z grzybków tam, to bym powiedziała, że tak, tylko u was czuję milczenie, zawód miłosny. Ale ta osoba ciągle by chciała być, ponieważ od dołu jest dziesiątka grzybów, dziesiątka grzybów, a tutaj mamy też piękno od kielichów, od pucharów kartę. Także tak, ale między wami jest cisza, między wami jest żal, między wami jest smutek, może być rozgoryczenie, brak komunikacji, w ogóle, wiecie co? Cisza, po prostu cisza, ze smutkiem powiązana. Tak jakby ktoś się odciął od jakichś problemów i udawał, że ich nie ma. Może też ktoś uciekł od bolesnej zmiany, zamiast jakby ją przegadać, tak? To po prostu zwinął manele i uciekł. Wycofał się. Miała być jakaś rozmowa, ktoś po prostu jej nie podjął. Sobie zabrał się i poszedł. Ktoś mówi dupę w troki i poszedł. To jest tak jakby brak komunikacji, milczenie, tak? Każdy sobie plan snuje, myśli, ale sam indywidualnie. Nie rozmawiacie między sobą, stąd nie wiecie tego, czy na przykład chcecie być ze sobą, ponieważ o tym nie mówicie. Ale on chce. Ta osoba, ona, którą pytacie, chce. Ponieważ jest karta szczęścia takiego, spełnienia.
tematem, czy grzebowego, czy finansowego, ale jest. I jest jeszcze uczucie. Nie jest jeszcze wielkie, ale jest. To znaczy, że jeżeli byśmy o to pytali, to tak chce. Chce. Tutaj ty przy tym pięknym wiatraku, zajmę go, zabiorę, żeby on nam nie przeszkadzał, ja wam go po prostu dmuchnę. Aha, tu jeszcze zobaczcie. Widzicie, że napisali na nich od 18 lat plus 18. Co? Jak to plus 18? To co, dzieci nie mogą wiatraków używać? Widzicie co, to jest trochę bez sensu. Nie wiem, co miał właściciel na myśli, pisząc na wiatraku plus 18. A, tak nie można pokręcić. Fajny, co? Wstawię do ogrodu. Dobra, to jest następne. Mam nadzieję, że nikt się nie zdenerwuje zaraz, że dmuchnęłam, że zrobiłam tak, bo wiem, że są panie, tak, panie, które strasznie się stresują, często do mnie piszą, takie są, parę ich jest, wiecie. Dziewczyny, słuchajcie, muszę poplotkować na nie z parę takich pań, które się dają tak poważnie, wiecie, Kawka, dobra, rozkładaj, powiedz najlepiej mi czasówkę tutaj przy tym, tak, już tego, i najlepiej jeszcze mi zapłać, że ci posłuchałam, co takie, wiecie, to pewnie się zdenerwowała, że dmuchnęłam, ale co mi tam, ważniejsi jesteście wy. Powiem wam zawsze, wiecie, jak do tego podchodzę, ktoś, kto mnie nie lubi, ktoś mnie gnoi, to dla mnie się nie liczy. Myślę, że to bardzo super podejście zdrowe. Też tak uważacie? Dajcie mi w komentarzu znać, co o tym sądzicie. Bo niektórzy uważają, pewnie zauważyliście, nawet w komentarzach rozmawiamy, tak? Widzicie? Ktoś mówi, a trzeba być takim, trzeba być świętemu, trzeba, jak cię kopnie, to jeszcze się położy dać drugi, wiesz, ten pośladek, nie cię pieprznie jeszcze w drugi. No ja taka nie jestem, nie? Ale kochani, szanujmy siebie nawzajem i każdy robi jak chce. Ale nie wchodzi w niczyją prywatność, tak? Nic niech nie mówi. Niech sobie tam będzie zgorzkniało staro kobieto, która już się czuje w wieku 35 lat jak babuleńka po prostu. Nie potrafi się śmiać, się cieszyć, nie ma spontaniczności, nie ma radości życia. Tylko się dopieprza gdzieś tam, tym jadem pluje w internecie. Tak samo są panowie, ale pan jest więcej niestety. No i pewnie też mieliście okazję spotkać, mieliście taki zaszczyt w swoim życiu. Także taki mieliśmy zaszczyt i teraz za szczytem przechodzimy do wiatraka zielonego, żółtego, którego też wam dmuchnę. A co mi tam? Dobra, zaczynamy, dziewczyny i chłopcy. Okej, teraz tak. Czy on chce z tobą być? Skup się. Dobrze, bardzo proszę. Jeżeli ten wiatrak należy do ciebie, to skup się. Teraz wybieram kartę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie będę komentować w ogóle tego. Tasowanie, przełożenie i nie na wyciągnięcie tej samej karty jako pierwszy. To jest po prostu znak. Jak tam wyjść sytuacja wasza? Czy ja mam położyć tą, czy przesunąć? Myślę, że sytuacja jest dobra. Widzicie, tak? Widzicie, kochani. Czy on chce z tobą być? Ta sama karta jako pierwsza? Kurczę, tak mi jest ja. A po co ja wkładam do talii, skoro ta sama wpadła? Słuchajcie, znowu jest uczucie, znowu jest sympatia, a tutaj jeszcze jaka bardzo mocna. Ja myślę, kochani, że tutaj bardzo, bardzo silnie, jaką chcę z tobą być. Jeszcze jak? Mimo tego trudnego, tej trudnej decyzji, tego niezdecydowania, tak? Ale chcę czegoś stabilnego. A wiecie co, dlaczego może być to niezdecydowanie? Że wy nie dbacie oboje o to, co macie. Patrzcie, jak Ela wam zrymowała. Przecież wy macie do siebie jakieś uczucie. To znaczy, że się polubiliście. A kochani, zwróćcie uwagę, że się polubić to też nie jest tak łatwo. Czy łatwo jest każdego polubić? No, pewnie niektórzy powiedzą, że tak. Ja z mojego doświadczenia wiem, że nie. Na przykład. I żebym ja kogoś lubiła, no to nie jest takie łatwe dla mnie, tak? Bo raczej nie przepadam za gronem ludzi, wszystkich kocham tule. Ta osoba musi też mnie lubić i to jest takie zapatrzenie w siebie, bo jak widzę, że jest zła dla mnie, mnie nie lubi i to jej nie lubię. A tutaj patrzcie, wy się znaleźliście, wy się lubicie, zobaczcie, jakie macie szczęście. Nie jest łatwo trafić właśnie spośród tylu ludzi na osobę, które wzajemnością się lubicie. Dajcie dla siebie to ciepło, a w tej karcie to jest, kochani. Zobaczcie to zaangażowanie. To, że ten królik ma taką klatę podniesioną, otwartą do góry, to też coś znaczy. To, że jest szczery z intencjami. To, że pokazuje, patrz, nic nie ukrywam, przy on jest prawie nagi. Nie ukrywa pod płaszczem. Ona zwróci uwagę, że w kartach tak samo jest. Jeżeli ktoś coś ukrywa, to te postacie są skulone, siedzą, tam się czają, patrzą. To też jest ważne, co jest narysowane. On jest szczery, ten ktoś. Pokazuje.
Jeżeli nie mówi, że cię lubię, to on pokazuje czymś, jakimś gestem, że cię lubię, no lubię cię, chcesz mnie, chcesz, żebym był twój, ja też chcę być z tobą, porozmawiajmy o tym, no jakieś tutaj jest jakieś z jego strony, czy oczko puszczone, czy dziewczyna właśnie się uśmiechnęła do ciebie, czy musnęła cię ramieniem, przechodząc niebyłmyślnie, no coś musiało być takiego prawdziwego, takiego, co powinno było się wychwycić, że ktoś dał ci znak. Tak postać mi tam mówi. I kochani, tutaj widzicie, trzeba, tutaj czuję, że oboje macie niesamowity problem z tym. Tak samo jak tutaj, w tej dwójce jakby denarów, tak? Obudzić się czy spać dalej? Bo tutaj jest jeszcze nie wiadomo, tak jest troszeczkę niepewne. Ta karta ta bardzo tak skomplikowanie tu jest narysowana, naprawdę. Nie wiadomo tak naprawdę, co autor bym miał na myśli, a co nam próbował powiedzieć, czujcie coś, co chcecie poczuć. Ja ci powiem szczerze, że patrząc na tę kartę, nie za bardzo w tym momencie coś czuję, dlatego się odniosę do tego, co uważam karta znaczy, bo na tym obrazku nie czuję nic w tym momencie. Bo to są owe karty i nie za bardzo mogę coś powiedzieć, co mi ten miś tutaj mówi. Ten mały się obudził w sobie, ten mały już jakby chciał tą mamę popchnąć do tego, mamo, jestem głodny, czy czas się budzić, a tu jest jeszcze noc, zima. Może? Sama nie wiem. Ale kochani, no może ty się budzisz i mówisz do swojego tego człowieka, o którego pytasz. No spójrz, czy tu jest teraz, kiedy powinniśmy, nie wiem, być razem? Czy to jest ten czas? Czy tu już ta zima przeszła? Już patrz, wiosna, możemy iść na randkę. Może, tak? Ale bynajmniej to są trudne decyzje. Już się odnieśmy do tego, co karta znaczy. Ponieważ ciężko mi tutaj wyczuć coś, co ten niedźwiadek ma na myśli. Kochani, tutaj o waszą relację trzeba zadbać. Czuję, że ta osoba po prostu uważa, że te spękane, widzisz, serce, spękane wasze uczucia da się jeszcze odnowić, tak? Na pewno. Zobaczcie, jak on podlewa tym płynem te drzewko. Te drzewko tak naprawdę jest takie jakby w porównaniu do wszystkich tam naokoło jest malutkie. Może ono być dopiero zasadzone, stąd ta karta, że dopiero to jest świeże między wami. Takie jeszcze malutkie to uczucie, taka sympatia. I tu trzeba o to dbać, tak? Uczuciami oczywiście. Uczuciami, tym, że co u ciebie słychać, czy miałeś dobry dzień, a czy dzisiaj zjadłeś. Takie właśnie uczucie, żeby ta druga osoba czuła się ważna, tak? To tutaj, jeżeli widać, tak jakby ta osoba chciała, czy ona chce z tobą być, jeżeli będziesz o nią dbać, o jej dobre samopoczucie, widzisz do niej z sercem, to tak, pamiętaj, że ona cię podgląda. Zobacz tą postać, która tam się snuje w krzakach. Ten mężczyzna tutaj coś robi, ona tak jakby nieobecna, może cię podglądać gdzieś w mediach. Jakby nieobecna patrzy na ciebie, co ty robisz. A czy na pewno nie dbasz? Widzisz? Czujesz to? To jest. Ta osoba czuje, że cię w jakiś sposób obserwuje, czy byś była dobrym kompanem i czy byś dała dużo z siebie emocji, serca. Czy jesteś wrażliwą osobą, czy dbasz o te drzewko, o te coś, tak? Że widzisz, że wysycha. Jak ty do tego podchodzisz? Widzisz, że coś schnie, że coś się niszczy. Czy ty wkładasz w to serce, czy po prostu odpuszczasz, idziesz i siejesz dalej. Inne, na przykład dziewczyny tam podrywasz. Spójrz w ten sposób. Bardzo interesująca karta. Nowa, ale interesująca. Tak samo, kochani, tutaj. Zobaczcie, tu jest po prostu potencjał. Stoi ten mężczyzna przy tym baranku pięknym. I tutaj jest ogień. Ogień, kochani. Jeżeli z takim ogniem tutaj jest, podchodzi do ciebie ta osoba, to znaczy, że ona chce z tobą być. W dodatku, że mamy uczucia, to znaczy, że mamy chemię, tak? Wybory są trudne z tego powodu, że może ta osoba nie wie, czy ty masz wystarczająco uczuć do niej. Do niej. Ona może tym drzewem jest wyschniętym. Zwróć uwagę, zobacz, jaka jest twoja sytuacja, bo ja bym powiedziała, że tak, ale. Właśnie te ale. Zależy od ciebie. Jakbyś zaangażowała się lub zaangażował, ona tak jakby nie wie, czy może ją lubisz, czy byś zadbał o jej na przykład serce, o jej życie, czy byś ją... Myślę, że ten mężczyzna jest przyjacielem do tego drzewka, tak? Bo dba. Czy byś, ta osoba myśli, czy byś był godnym przyjacielem właśnie, może też. Kochani, bardzo ciekawe. Myślę, że tu ten zielony, żółty wiatraczek bardzo ciekawy i myślę, że ta osoba tak. Myśli, że chciała, żeby być, gdyby zobaczyła z twojej strony uczucia, to łatwiej by było dokonać wyboru. I dmuchnę ci. Poczekaj, niech ja ci dmuchnę. Też 18 plus, ja nie wiem, czy ja mam 18 plus, nie wiem, czy mogę dmuchać. Ale cudo, jakie kocham wiatraki. Poszłam wczoraj, wiecie, do sklepu pod wiatraki, a parę osób na mnie patrzy, wiesz, te wiatraki do mnie taki chłopak mówi do mnie.
chyba nie masz małych dzieci. Nie, wie, nie, to dla mnie. Bo tu wiecie, mam sobie się jeden drugiego zna. O, tutaj kryształy zostały, bo ja ten wiatrak położyłam, bo mi strasznie się przewalał. I dlatego mamy ten ostatni wiatraczek. Tutaj, kochani, i tutaj kamyczek, i karty, i Ela tu już wam mówi, czy twoja osoba chce być z tobą. Osoba, o którą teraz w tym momencie pytasz, czy on, ona pragnie być z tobą. Skup się, słońce moje, na swojej osobie. Zobaczymy szczerze. Czy ona chce być z tobą w tym momencie, w swoim życiu, gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, dzisiaj. Czy ona by chciała z tobą być? Dzisiaj i od tej pory na długo, długo, długo. Ale co ona dzisiaj sobie myśli? Ja tam się użyłam, kochani, z tymi kartami, dobrze? Czekajcie, ten kamień. Po co ten kamień położyłam, jak już ostatnia opcja? I ostatnia na dole. Dobra. Tutaj proszę. Proszę, moje cudaczki, kochane. Zobaczcie. Ojejku, jaki to... Jezu, tu fajnie pokazane. Zobaczcie, ten niedźwiedź drugi się wypalił. Wygląda jak pies. Ale to takie cuda. Ta kra się odczepiła i on pod wodą jest? Czy on widzi jako lustrzane odbicie? A lustrzane, czy lustrzane się odbija w wodzie? Chyba niemożliwe, ponieważ tych małych nie widać w wodzie. Czy widać? Nie, nie widać. To są kamienie. To a i nie ma tego czerwonego. To znaczy, że to się nie odbija w wodzie, jego postać. Tylko to jest po prostu coś z drugim misiem się stało. Tak. Opiornie, nie jestem biedny. Kochani, ta karta to jest tak samo jak piątka kielichów, aniołki wy moje. Piątka kielichów w takim razie, wiecie co znaczy? To, że ktoś w tym momencie, opatrz, sobie bierze żona, dzieci i nie widzi, że mąż się stara. Jeszcze by była okazja stworzyć rodzinę, ale ona go po prostu zostawia. Widać, że jakby chciała już odejść. Nie widzimy tutaj dalej, czy tutaj jest dalej ta kra, że idzie na ląd. Nie widzimy, tak? No bo akurat, myślę, że auto specjalnie takie stworzył, żebyśmy mogli sobie wyobraźnię otworzyć. Myślę, że tam jest ląd. Czy to jest odcięte? Nikt tego nie wie. Nie wiemy tego, ale powiedzmy sobie, że ona odchodzi od niego, tak? Zostawia go. On może miał doła, coś mu się zadziało w jego życiu i... Ona go opuszcza z jakiegoś powodu. Bierze swoje maluchy i opuszcza. I teraz trzeba się liczyć w tej karcie z bolesną stratą. O, jeden traci, drugi traci, tak? Jest rozczarowanie, smutek, pożegnanie, na pewno tak. I tu jest samotność. Oboje samotni. Przez to rozczarowanie. Bo trzymamy się właśnie, wy się trzymacie tego rozczarowania. Do tego doprowadziło to, że chcecie jakby się oddalić. Ta jakaś strata bolesna. Coś straciliście. Zaufanie, szacunek, cokolwiek. Czujecie rozczarowanie i stąd jest właśnie chęć odejścia, rozstania. Ale jest dopiero ta chęć teraz. To się nie stało? No może u niektórych się stało, ale teraz w tym momencie. Tak jakbyście nie dostrzegali jednak potencjału, tak szczerze. Nie dostrzegali, że jednak z tego coś może być. Tak jakby wam podświadomość mówiła, dawała znaki, że wiesz, to jest czas chyba odejść, bo w takiej sytuacji byłeś kiedyś i to nic z tego nie będzie. A tak może serce się wyrywa i chciałoby jeszcze mówić, że będzie, będzie. Bo pamiętajcie, że w piątce kielichów są trzy kielichy, które się zniszczyły, a dwa są całe. Właśnie te dwa. Będzie, kochani. Ja powiedział, o Jezu, jak fajnie, będzie dla was. Nie martwcie się tym, ponieważ jest dwójka kielichów. To znaczy, że wy dalej siebie lubicie. Dalej wybraliście siebie. Dalej zobacz, patrzycie na siebie. Patrz, ten miś tak jakby wyszedł z wody i tutaj, tylko to już inne zwierzę. Inne zwierzę. Tak, kochani. Jeszcze karta księżyca. Zobacz, jak wyje do tego księżyca. Krzyczy. Krzyczy do księżyca. Mówi, kochana, czemu mnie nie słyszysz? Przecież ci to chcę wykrzyczeć. Każdej nocy jak bardzo tęsknię za tobą. Spójrz na mnie. Spójrz mi w oczy. Zadzwoń do mnie. Zrzuć ten płaszcz tej tajemnicy, tak? I bądźmy razem. Ja powiedziała, że tak. Kochani, o tutaj bym powiedziała naprawdę, że tak. To jest takie skupianie się nie wiadomo na czym. Zobaczcie, tutaj ta osoba, tutaj pije sobie. Za ten czas wszyscy ją okradają. Ja bym powiedziała, że przez to, że wy macie taki czas, na przykład niezaufania do tego, że jeszcze z tego coś będzie, to ktoś was okrada z tej miłości. Może być tak, że te tu zwierzaki, te lisy i ten skunk z shop, albo nie wiem, jak on się nazywa, ukradli dla niej... zaraz, czekajcie, co oni ukradli?
Ja myślę, że z tej walizki coś kradną. Na początku myślałam, że to kiełbasa, ale to są paski związane w walizkę. Oni chytre są. Te lisy otwierają walizkę i z walizki coś podkradają. A, to tak wygląda, bo ten coś wziął, jakiś but czy coś. Myślałam, że na początku, że to jest kiełbasa. Nie, to nie jest kiełbasa. I widzisz, ten ktoś, ten kruk, wrona czy gawron, nie wiem, to dziwnie narysowany, nie wiem co to jest, ten czarny ptak, trzyma jej kapelusz, żeby ona nie widziała tego, co ktoś tu robi. Ja bym powiedziała, że może w waszym otoczeniu jest jakaś osoba, która wam mydli oczy i mówi, że to nie jest nic warte. Ktoś po prostu, jakaś koleżanka, kolega w rodzinie, wasze serce jeszcze bije do tej osoby, ale ktoś może mówić, że nie, to jest już skończone i wy po prostu patrzycie w innym kierunku, a ktoś sobie zaciera rączki. Może być nawet, wiecie co, nawet może być taka sytuacja, że macie jakąś osobę w pracy, czy gdziekolwiek, w szkole, tam byle gdzie, tak? Macie jakąś osobę, którą pytacie. I tak naprawdę mówiście do jakiejś tam Justyny, innej koleżanki, że co ty myślisz, o, czy on mnie lubi, a tak Justynowi, a coś ty przestań, zostaw go, jaki to jest padalec. A tak naprawdę sama Justynka rączki zaciera na niego. I właśnie coś takiego. Ktoś ci przytrzymuje czapkę, żeś ty nie widziała, tak? Co się dzieje za twoimi plecami? Przytrzymuje tak na siłę, wie? Widzisz, aż do tej, do ziemi. Patrz w tą wodę! Nie patrz, co się dzieje, że ktoś cię okrada. Ja bym powiedziała, że ta osoba chce. Tutaj chce, chciałaby to wykrzyczeć. Ale jak będzie dalej w takiej sytuacji, to ją możecie stracić, tak powiem. Ktoś tu czuje, że za waszymi plecami może już coś kombinować. Także, kochani, dmuchnijmy sobie i powiem, że też chcę. Też do 18+. Świetnie. A zrobili te wiatraki w Italii, Italia to Włochy, tak? A, kiepsko szkiecie. Wiecie dlaczego? Bo ja trzymam jego poziomo. Albo mam słaby dmuch. Nie, nie słaby dmuch. Ta kartka z tyłu szoruje. Wiecie, co ja wam powiem? Że te dmuchanie na wiatraki to nie jest głupie. Ja kiedyś, jak byłam w Polsce, jeszcze mieszkałam bardzo dawno temu, poszłam ze swoim małym, był malutki, poszliśmy, pamiętam, że jakiegoś lekarza, on sprawdzał pojemność płuc i pamiętam, że mówił, że bardzo dobrze jest dmuchanie i dał specjalnie tylko zabawkę, żeby on chciał dmuchać, pamiętam. I to mówi, że dmuchanie w coś jest bardzo dobrze, płuca otwiera. Dmuchajmy sobie, dmuchaj teraz ty. Widzicie, kochani, miejcie cudowny bardzo dzień, mi jest takie słońce. Wczoraj rozmawiałam z Agusią, miałyśmy czytanie prywatne i mnie wystraszyło, bo ona też mieszka w Anglii i mówi: Ela, kiepska pogoda, idź na podwórko, korzystaj z życia, bo jutro będzie brzydko. Aga, ty nie wiesz, jak jest pięknie. Po prostu jest ślicznie. Teraz będę rozmawiała z Marynią i potem sobie biorę wolne. Także buziaczki, bardzo was przytulam i ściskam każdego indywidualnie, szczególnie, znaczy tylko tych wszystkich, którzy mnie lubią. Reszty nie ściskam. Pa, kochani, pa, pa, pa. Do jutra. Wieczorem nagrywam... wiecie, co ja wieczorem nagrywam? Na cały tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. O! Tak, żebyście jutro mieli na rano. Buziaczki, kochani, pa!